jakby nie będziemy już kombinować z tym statywem, bo mi się nie chce. I tak, hej kochani. Oh my god, w ogóle. No, dzisiaj przyjdę was z vlogiem. Z powrotu do szkoły. Jej, nie. No i co? No i co? No i super. Na samym wstępie nie zapomnijcie o beczce, subskrypcji, to ważne jest. I musimy się spakować. Make my outfit. Nie zobaczycie, bo teraz jest. Trzeba by się to odciąć. Jutro, czyli we wtorek, z chemii. W piątek jeszcze mam z matmy. Cool. Zoo, wiecie, mam nadzieję, że znacie. Wczoraj na swoim Instagramie właśnie dodała, znaczy wczoraj? Chyba wczoraj, że będzie, wiecie, nagrywała vloga po prostu do szkoły, więc super, bo ja też będę nagrywała i będę miała co oglądać, bo wiecie, ten film dopiero wróci za dwa tygodnie, bo jakby guys'e mam filmy na zapas. Bo jakby wiecie, u mnie filmy więcej będą się pojawiały tak, że jeden tydzień będzie jakiś film, kolejny będzie vlog, film, vlog i tak dalej, więc ja. Piękny kwiat Oli, a muszę się trochę schylać, a nie chcę mi się już tego statywu, wiecie, podnosić, tak bym wyglądała outfit. No dobra, czekajcie, muszę to ogarnąć trochę. One są idealne, jakby I'm serious. Chciałam sobie sama założyć, ale ich już nie było właśnie. Taki outfit. Bo mam tutaj jeden pewnie mi pasował golf, a jeden jakby sweterek, o. Ale nie mam takich rzeczy. Znaczy mam, ale nie mam, wiecie, czarnego, brązowego i białego, takich podstawowych, kurde. Muszę sobie to mówić kiedyś. Jak ocenia mój pierwszy dzień? Pierwszy dzień stacjonarnych od jakiegoś czasu? For real? Good. Polish, please. Jakby ja mam takie... Ja za dużo mówię po angielsku i jakby... Nie wiem, jeżeli was to denerwuje, przepraszam, no ale like this is me. Like nie zmienię się nagle magicznie, bo komuś nie podoba to, że mówię po angielsku. Come on! Jakby... Jeżeli wam coś nie podoba, you can leave. Bye! Nie mogę! Sorki, że on tam szczeka, ale nic ja po prostu podziękuję, mam! Taką malutką sienkę! On akurat jest teraz śpiący, więc jest grzeczny, normalnie nie jest taki grzeb. Ale proszę ciebie, no kituś! Zobaczcie, no pokaż się do widzów. No, hi! Hello! Jeżeli jeszcze nie oglądaliście filmu podsumowującego 2021, guys, you have to watch this. Nie teraz, ale jak to obejrzycie. Jakby film, na którym się tak napracowałam, że to jest hit. I'm sorry. Powoli jakby dochodzę do wniosku, że dałabym radę dwa filmy wstawić tygodniowo. What do you think about this? Bo jakby ja jestem to w stanie zrobić. Dopóki się nie wyczerpię, dopóki nie wyczerpią się moje pomysły na filmy. Nie mogę się doczekać daily mojego, bo pamiętacie rok temu? Pamiętacie, rok temu nagrywałam mój pierwszy daily w życiu i ja mam takie, Boże, to było to cringe, ble. Ale stwierdziłam, no dobra, skoro już nagrywałam z daily, to teraz też mogę je nagrywać, bo jakby... Nie, zastanawiam się, czy nagrywasz takie typowo czerwcowe vlogi, czy takie moje daily, wiecie, moje własne daily. Daily. Kochani, czy ja już planuję film na rok kanału? Wcale nie! Co z tego, że mamy styczeń? Co z tego, że mamy 10 stycznia aktualnie? A ten film będę nagrywała jakoś pewnie 20 marca, bo wiecie, muszę to smontować. Tydzień chyba zmontuję. Do 27. 27 to jest dzień wstawienia mojego pierwszego filmu na mój kanał. Believe that! Definitely not. Ja w to nie wierzę. Hi guys.
witam was w środę. Trochę później, bo ostatnio się odzywałam do was w poniedziałek. Co jest u mnie tak? No i co? Mówiłam wam o paczkach, czy ja wam mówiłam i ogólnie mam takie what the, like I don't understand, bo jakby dostałam maila od Rizerf, bo to jest Rizerf jakby, że podzielał mi paczki, żeby szybciej przyszło, nie? Tak w wielkim skrócie. No dobra, ale ja, wiecie, skoro ma to szybciej przyjść, to no to chyba oznacza, że nie przyjdą one w ten sam dzień, nie? A jakby mogę to wiązać w jednej paczce? Bo przyszło w ten dzień? So I don't understand. Ale dobra, bynajmniej mamy paczki. Są tutaj spodnie, za chwilę je wam za chwilę je otworzymy, o proszę bardzo, tak wygląda. Z którą otwieram pierwszą? What do you think? Tam! Dobra. Okej, okay, więc otwieramy. Mówię, tutaj zamazałam majonez, więc tak musimy oni zobaczycie. Proszę. No i robi się kolejny syp, bo ja zawsze gdy otwieram coś, to wszystko leci tutaj ze stopy. Dobra. Zobaczcie pierwsze co to jest. Okej. Okay. Zobaczcie jak ekskluzywnie opakowane. A to nie są te. Są te czarne. Zobaczcie na te. I'm sorry for my reaction, but... A to jak będzie na dobre, to oh my freaking god. Ale mogę to obrać, ty? Zobaczcie to. One... Ja się obawiam, że one będą za małe. Dali. Chodź, czekajcie. Ubrałam się dzisiaj jak dres, ale to nieważne. Dobra. Ja tutaj wam wyświetlę ogólnie cenę tego i w ogóle, no ale cena jest to 60 zł. Bez grosza. Jest to rozmiar 34, czyli najmniejszy. Tutaj... W tej skali. Guys, teraz to zapiąć. Okej. Na wciągniętym brzuchie. Brzuchie? Da się, ale ogólnie spodnie powinny być właśnie takie. Spodnie właśnie powinny być właśnie takie kumacie. Mega obci, jakby wiecie, idealne, wręcz ledwo co się w nie mieścimy, bo one się jeszcze rozciągną. I'm obsessed. Jeszcze metry nie było. Wait, obniżę was. Zobaczcie, oto tak wygląda. Moje zajebiste skety, look at this. Nie, to jest model. Ale one są właśnie takie dzwony. Myślałam, że one będą po prostu materiałowe, ale są. Oh my god, mam pierwsze jeansy, które są perfect for me. And that's oh my god. Oh my god. Oh, I'm sorry for this everything. Okej. Moja ocenka tych spodni. 10 for 10. I'm serious, 10 na 10. Otwieramy kolejną paczkę, proszę bardzo. Tutaj mamy jakby, tutaj mamy white drag i jakby kolor jeansowy. Okej. Okay. Proszę bardzo. Ja mam taki kolor. I like it. A musi być krótkie. Oby nie były same. Kuźwa szerokie jak na taką babę jakąś. Proszę. One będą. No look at this guys, one będą idealne. To te czarne. Przymierzam je. I właśnie pokazuję. Okej, okay, guys, like you see. A muszę sobie na drugie spodnie. Ogólnie tutaj wam się będzie wyświetlało. Jak nie wygląda, powiem wam, że denerwuje mi tematyka. Sio. And guys, na pewno one są jakby. Wiecie o co chodzi, są trochę luźniejsze, żeby się tutaj nie miała problemu, żeby się zapiąć. Ale jakby reserved sponsor mi is. Więc moja ocenka tych spodni, chcę byśmy widzieli, a nie chcę się już kłócać. Moja ocenka tych spodni 10 na 10. I'm serious, reserved, can you sponsor me? Jakby to by była najlepsza współpraca w moim życiu. Co z tego, że nie miałam jeszcze ani jednej. It does matter. Jeszcze potrzebuję takich jakby jaśniejszych, jeansowych. Ogólnie tutaj trochę odstają. Ale to jestem w stanie dobrze się pozobaczyć. Normalnie to tego nie widać. No, docejmy, wiecie, tutaj ubrałam pod koszulkę. Golf, bluzę i dalej mi było zimno. Oh my god, jakby no, nie wiem dlaczego mi się to podoba.
nie wiem dlaczego, ale jakby ja mam dużo właśnie jakichś, wiecie, podkoszulek, koszulek na krótki, jakby na ramionczkach, o tak. A po prostu wiecie, no zaraz ich nie chodzę, więc jakby to możemy, ja jakby, no tych spodni wydaje mi się, że na co kół. Oczywiście tutaj sobie zwiedzałam, żeby bardzo mi tam przylegały. I powiem wam, damn, I really like it. Powiem wam tak, ja muszę zobaczyć, ile już mam materiału. Bo jeżeli mam go dużo, to muszę się żegnać z wami. I w ogóle tak, dzisiaj wrotuję nowa piosenka Adele. I have to watch this. Hejka, kochani. Więc co, ja ogólnie bym pokazała mój outfit, because ja uwielbiam go. Znaczy ten, który miałam dzisiaj właśnie, bo fajny był. No ale widzieliście go wczoraj, bo wczoraj mam jeszcze jakby, miałam go. Bo wybieram outfit. Okej, okay, a ogólnie this is my outfit. Tak, o, tak byłam ubrana właśnie. I znaczy jeszcze do tego miałam buzy, bo siedziałam takie. Dobra. Ale wie na dworzu, oh my god. Wiedziałam, że na pewno mi będzie zimno, więc wiecie, jak coś, to mogę tę buzę wziąć do plecaka, więc ubrałam sobie jakąś całkowicie rozpinaną, czarną, tylko ledwie kolejną buzę. Byłam, czy ktoś na mnie dziwnie patrzał, znaczy chodzi mi, że nauczyciele? Nie. Nie, ale ktoś tak, wiecie, jakby mi strasznie nerwuje, jak ktoś tak na mnie perfidnie patrzy, typu wiecie. Jest tak, jakby ktoś tak na mnie patrzył, dzisiaj miałam takie. Moja kamera. Jakby nie patrzy na mnie, człowieku. Zrobiłam sobie dzisiaj zdjęcia właśnie na Instagrama, bo jakby, you know, wiecie jak jest. You know. Jakby nie chce mi się, wiecie, robić tych zdjęć, jakby regularnie, wiecie, codziennie. A teraz jako już zrobiłam sobie tym, wiecie, te zdjęcia. Mam nadzieję, że będą fajne, około tam chyba 100 zdjęć, więc no. Będziecie mieli to na Instagramie, więc zapraszam do mojego Instagrama. I też zamierzam nagrać TikToki za chwilę właśnie. Zapraszam na mojego TikToka. Chciałam, wiecie, wyszukać się na innym w internecie, jak normalny. No bo akurat to takie nie kumała, wiecie, jakbym rozumiała i w ogóle tam to jakby zrobiła, a tak nie było, więc po prostu sobie wygooglowałam, nie mogłam tego nigdzie znaleźć. Zawiedziałam kropkę i przy okazji, wiecie, jakby mam zapowiedziane kartkówki, ale to są nie zapowiedziane kartkówki, czyli muszę wziąć do niej kropkę, ale ją pisałam, czyli że wiecie, pewnie to będzie coś takiego, że oh my god, że jeżeli będzie to fajna, dobra ocena, nie będzie, bo ja tam nie napisałam jakoś 15 minimum. Minimum 15, nie dobra, minimum 20. No, nie dobra, minimum 18 nie napisałam, a to jest większa połowa, czyli już trójeczki nie będzie, a ja nie chcę trójeczki. Love you guys and bye bye.